Właśnie, wiesz co, świat się zmienia, my idziemy do przodu, ale też w internecie czasami się pojawiały jakieś zarzuty czy takie komentarze, wiesz, hejterskie. Na przykład był a propos pokusy, że to są kolejne 365 dni, kolejne dziewczyny z Dubaju i że wiesz, że się odcina trochę takie kupony. I tak się zastanawiam, jak ty byś się do tego odniosła? Znaczy ja uważam, że chyba ktoś naprawdę nie widział tego filmu, jeżeli porównuje go z 365 dni. Tam są tylko 3 sceny erotyczne, każda z nich trwa po 30 sekund do minuty, więc trudno to porównywać. Aczkolwiek absolutnie nie chcę hejtować 365 dni, bo to też jest film zrobiony gdzieś tam przez kobiety, też pokazujący jakąś stronę fantazji kobiecych i też najwyraźniej potrzebny, skoro się spotkał z tak wielkim, wiesz, odbiorem widzów. Ale oczywiście właśnie takie filmy są bardzo hejtowane. I my wiedzieliśmy, że tak będzie. Wiedzieliśmy, że wkładamy trochę kij w mrowisko. Ja się tego spodziewałam tak naprawdę. Jesteśmy pruderyjnym krajem i niestety. I jeszcze jest wiele do zrobienia.